Z jednej strony kochający ojciec, który czytał dzieciom bajki do snu, Kapo wziął styl od łopaty i położył mu go na szyi. Jego twarz zmieniała się. Stawał się demonem. Pięć nominacji do Oscara, w tym dla najlepszego filmu. Film Jonathana Glazera, Strefa interesów, dosłownie zapiera dech w piersiach. Na zaproszenie Gutek Film mamy zaszczyt poinformować Was, że staliśmy się partnerem medialnym tego bardzo ważnego dramatu historycznego. O czym jest film? O rodzinie Hysów, Rudolfie, Hedwig i piątce ich dzieci. Nie zobaczycie w filmie obozu koncentracyjnego. Zajrzycie do życia prywatnego tego psychopaty. I my w związku właśnie z tym filmem przyjechaliśmy do Oświęcimia, aby opowiedzieć Wam o prywatnym życiu Hysów oraz wejść wspólnie z Wami do umysłu psychopaty. Skonfrontujemy też wspomnienia Rudolfa Hessa, który spisywał swoje wspomnienia pod koniec zbrodniczego życia, z relacjami więźniów, którzy mieli z nim do czynienia. Zapraszamy na kolejną historyczną wyprawę. Dla obecnych i przyszłych pokoleń rejestrujemy relacje świadków pamiętających II wojnę światową. Co czwartek zabieramy Was na historyczne wyprawy i nagłaśniamy mało znane świadectwa historii. To wszystko możemy robić dzięki wsparciu mecenasów. Jeśli podoba Ci się nasz kanał i chcesz dołączyć do sztabu mecenasów, brać udział w tajnych naradach, mieć dostęp do poufnych materiałów, zostać uwzględnionym w napisach w filmach i cieszyć się wieloma innymi bonusami, kliknij w przycisk Wesprzyj pod filmem. A do sztabu mecenasów dołączyli Andrzej Czyżewski, Grzesiek Korzekwa, Marcin Zagata, De Zamero, Sebastian K., Eryk Grybarczyk, Artur AP, Krzysztof Dremlik. Serdecznie Wam dziękujemy. Za moimi plecami widzicie byłą willę Rudolfa Hessa. Za murem ogrodu rozgrywały się tysiące ludzkich dramatów. I nawet teraz, kiedy stoimy tutaj wspólnie całym zespołem History Hiking, to zastanawiamy się, co trzeba mieć w głowie, żeby z okien swojego domu obserwować dym palonych w krematorium ciał i nic z tym nie robić. Joanna Lamparska w naszym filmie Zbrodniarz w lekarskim kitlu powiedziała bardzo interesującą rzecz, że zawsze robi na nas ogromne wrażenie to, że człowiek, który idzie do tak zwanej pracy, w której morduje i katuje Bogu ducha winnych ludzi, po wszystkim wraca do domu, jest kochanym mężem, ojcem, jakby wojna nie istniała. Takim człowiekiem, potworem w ludzkiej skórze był właśnie Rudolf Hess. Człowiek, który kierował potężną fabryką śmierci, a po pracy wychowywał swoje dzieci, bawił się z psem, w pedantycznie urządzonej willi kochał się ze swoją żoną. Wspólne obiadki, rodzinne spacery, tak jakby wojna nie istniała. Świat rodziny Hessów był pastelowy, a dzieci Rudolfa Hessa przed światem zewnętrznym, czyli przed Auschwitz-Birkenau, ochraniał wielki betonowy mur. To były dwa równoległe światy, które mieszały się, bo przecież więźniowie wchodzili na teren willi Rudolfa Hessa i pomagali mu w domowych czynnościach. Wszystko, co wiemy o prywatnym życiu rodziny Hessów, pochodzi z relacji więźniów, którzy po II wojnie światowej zeznawali w jego procesie. Każdy z Was na własną rękę może sprawdzić, jakie to były relacje. Dlatego podajemy Wam źródła, bo więźniowie pokazywali prawdziwe oblicze Rudolfa Hessa i prawdziwą twarz narodowego socjalizmu. Jeden z więźniów, niejaki Kazimierz Sawicki, który w ogrodzie Hessa wykonywał prace budowlane, zeznał.
Pewnego dnia po przyjściu do pracy znaleźliśmy między cegłami chleb. Kolega Józef Siedlecki, numer 8048, chciał podzielić go między nas. Zauważył to kapo, zabrał mu chleb i uderzył go 3 razy z tylem od łopat. Więzień padł na ziemię. Kapo wziął styl od łopaty i położył mu go na szyi. Stanął na 2 krańcach i w ten sposób zamordował człowieka. Na tą zbrodnię, na to morderstwo patrzyła żona Rudolfa, Hedwig, i 2 jego dzieci, w tym 14-letni, wychowywany na wzorowego nazistę, Klaus. Za moimi plecami widzicie rwącą dzisiaj rzekę Sołę. To właśnie do tej rzeki wrzucano m.in. prochy spalonych, wcześniej zamordowanych ofiar obozu Auschwitz-Birkenau. Hys widział tą rzekę z okien swojej willi. Po jednej stronie mur i Auschwitz-Birkenau, po drugiej stronie rzeka, która tak naprawdę jest jednym wielkim pływającym cmentarzem. Wcześniej powiedziałem wam o synie Rudolfa Hysa, 14-letnim Klausie. Mały naziolek, wychowany w duchu nazizmu, który czerpał wzorce z dorosłych. Chciał być taki jak SS-mani, którzy odwiedzali jego tatusia. Naśladował ich i chciał się do nich upodobnić, tak jak każde dziecko. Relacje więźniów na jego temat są naprawdę wstrząsające. Opisywali oni sytuację, gdy Niemcy, prowadząc więźniów do pracy, widzieli tego małego gnojka, jak strzelał do nich z procy albo wiatrówki. Dorośli, upokarzani przez małe dziecko ludzie, nie mogli zrobić nic, nawet pisnąć do niego słowem, bo po prostu SS-mani by ich zamordowali. Klaus najpewniej przeczuwał, że za murem dzieją się straszne rzeczy. Chyba miał tego świadomość. Zresztą relacja samego Hysa na temat właśnie dzieci, z protokołów jego przesłuchań z 26 marca 1947 roku, są naprawdę straszne. Hys opisywał, że jego dzieci wiedziały, że dym z krematorium pochodzi właśnie od palonych w krematorium ciał. Nie wiedziały jedynie o gazowaniu ludzi w Brzezince. Poza tym doskonale wiecie, że dzieci są ciekawskie. Czując smród, odór trupa, zadawały w domu pytania: mamusiu, tatusiu, co tak śmierdzi? Gemütlich im gastlichen Hauses verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubsplänen herumgehören. Im Osten steht unser. Rudolf Hys w swoich wspomnieniach próbuje zdjąć z siebie odpowiedzialność za zbrodnie. I to nie powinno was w ogóle dziwić. Robiła tak cała hitlerowska wierchuszka. Ja nie wiedziałem, nie miałem na to wpływu, to nie moja wina, to oficerowie, wykonywałem rozkazy. Stara jak świat śpiewka. Im Sommer 1941 wurde ich... Latem 1941 roku Reichsführer SS Himmler nakazał mi stawić się w Berlinie. Powiedział mniej więcej coś takiego. Führer nakazał ostateczne rozwiązanie problemu żydowskiego. My, SS, jesteśmy zobowiązani do wykonania tego rozkazu. Ale w tych wspomnieniach jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Próba zdjęcia odpowiedzialności za zbrodnię ze swojej żony, Hedwig. Żona Rudolfa Hessa była zadeklarowaną nazistką. Szczerze i od serca nienawidziła Polaków i Żydów. Gdy Hess szedł do pracy, często zostawiał na swoim biurku dokumenty, w tym także wyroki śmierci. Przecież ona to widziała. Z ciekawości zaglądała, co się tam znajdowało.
Kazimierz Dubiel, ogrodnik w domu Hysów, powiedział wprost, że Hedwig nie tyle co nie powiedziała o zbrodniach, co wprost się do nich przyczyniła i była takim samym zbrodniarzem. To relacja więźnia. Dlaczego? Dlatego, że milczenie jest przyzwoleniem. Żona Rudolfa Hysa wiedziała o wszystkim. Ona wiedziała wszystko. Gdy jego nie było, bo on często wyjeżdżał, wszystkie akta, wielkie stosy dokumentów i wyroków śmierci leżały na jego biurku. Rozmaite sprawy były załatwiane nawet w jego nieobecności, bo żona jego podpisywała. Hier ist der Kohlrabi, die Kinder essen wahnsinnig viel Kohlrabi. Die herrliche Zeit. Jedna z więźniarek, niejaka Korzeniewska, pracowała w ogrodzie państwa Hysów. W powojennym procesie Rudolfa zeznała naprawdę przerażającą rzecz. Opowiadała, że sadziła truskawki na popiele ze spalonych szczątków ludzi. Prochy ludzi w ogrodzie Hysów trzymane były w stodole. Tak powiedziała więźniarka. Więźniowie, którym dane było przekroczyć próg willi państwa Hysów, opowiadali też, że dzieci Rudolfa wychowywane były w duchu antychrześcijańskim. Oczywiście każdy może wierzyć lub nie wierzyć w co chce. Najważniejsze, żeby się szanować. Dzieci Hysa, jak wynika ze wspomnień więźniów, były nastawiane antychrześcijańsko, ale przyzwalano im na drwienie z religii i osób wierzących jako takich. Mogły to robić. Jedyną religią w domu Hysów był narodowy socjalizm, Biblią, Mein Kampf, Bogiem Adolf Hitler. Podczas rodzinnych świąt, na przykład urodzin dzieci, odpalali w domu świece, tak zwane świece życia, które otrzymywali od Adolfa Hitlera. I to była ich jedyna wiara. Hysowie mieli 5 dzieci, wychowywali je po hitlerowsku, w duchu neopogańskim. Sam Hys był zagorzałym SS-manem, przestrzegał wszystkich zwyczajów praktykowanych przez członków tego zaprzysiężenia i nakazywanych przez jego kierownictwo. Rudolf Hys miał dwie twarze. To były dwie skrajnie różne od siebie osoby zamknięte w jednym ciele. Z jednej strony kochający ojciec, który czytał dzieciom bajki do snu, kładł się z nimi w łóżku, nigdy przy nich nie przyklnął. I one czuły tą miłość, czuły, że ojciec je kocha. Gdy tylko wychodził ze swojej willi, jego twarz zmieniała się. Stawał się demonem. Podchodził do swojej pracy, do sterowania machiną śmierci, sumiennie i bardzo ambitnie. Poruszał się po obozie koncentracyjnym w perfekcyjnie skrojonym mundurze, dumnie, dziarsko, prusko. Napawał się dumą z munduru, który nosi, munduru Waffen-SS. Więźniowie zeznawali, że po obozie koncentracyjnym poruszał się zawsze z delikatnym, szyderczym uśmieszkiem i uwielbiał mieć wszystko pod kontrolą. Podjeżdżał w miejsca, gdzie więźniowie wykonywali pracę i obserwował, co poprawić, jak zachowują się strażnicy, jak zachowują się więźniowie. Od początku byłem całkowicie pochłonięty, wprost opętany moim zadaniem i otrzymanym moim poleceniem. Wyłaniające się trudności podniecały jeszcze mój zapał. Nie chciałem kapitulować, nie pozwalała mi na to moja ambicja. Widziałem wciąż tylko swoją pracę. On do pracy w obozie koncentracyjnym, do tego co robił, do ludobójstwa, do którego przyłożył łapę. Podchodził trochę jak pracoholik w wielkiej korporacji. Z tą różnicą, że Hys miał czas dla swoich dzieci i jak sam mówił, w rodzinnych spotkaniach i w spędzaniu z rodziną czasu odnajdował ukojenie po ciężkim dniu w pracy.
Ten arcyzbrodniarz pisał też, że chciał z Auschwitz-Birkenau stworzyć najlepszy obóz koncentracyjny, czyli taki, w którym więźniowie będą najlepiej traktowani. I broń Boże, nie dajcie się na to nabrać. Hus, używając sformułowania najlepszy obóz koncentracyjny, chciał stworzyć fabrykę śmierci, która na tle innych niemieckich obozów będzie osiągać najlepsze wyniki, czyli największą ilość zamordowanych osób. To był jego cel i to była jego ambicja. Mało było w Oświęcimiu takich nocy, w których nie byłem niepokojony wezwaniami telefonicznymi dotyczącymi szczególnych wydarzeń. Jeśli chciałem, aby więźniowie osiągali w pracy dobre wyniki, musieli być oni lepiej traktowani, wbrew powszechnie stosowanej praktyce. Przypuszczałem, że uda mi się zapewnić dla nich lepsze pomieszczenie i lepsze wyżywienie niż w starych obozach. 2 równoległe światy. Przepiękna willa z ogrodem i fabryka śmierci Auschwitz-Birkenau. Przenikały się. Dzieci Rudolfa Hessa bawiły się przecież zabawkami, które wytwarzali w swoich warsztatach więźniowie obozu koncentracyjnego. Jego żona, Hedwig, korzystała z pomocy więźniarek w codziennych pracach domowych. Hess pisał, że w jego życiu najważniejsze są 2 rzeczy. Ojczyzna i rodzina. Jasno określił swoje priorytety, zwrócił uwagę, co jest na pierwszym miejscu. Ale żeby naprawdę zrozumieć, co się działo w głowie tego psychopaty, jak wyglądało jego życie prywatne, osobiste, relacje z rodziną, to koniecznie musicie zobaczyć film Strefa Interesów, którego, przypominam, jesteśmy partnerem medialnym. Żegnamy się z Wami, do zobaczenia w kolejnej historycznej podróży. Do zobaczenia.